Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Dzisiaj z troszeczkę niższego poziomu nagrywam. Chciałabym, żeby ten filmik, ta taka pogadanka, była właśnie w takim bardziej przytulnym antruażu, klimatyczniej, nie klimatyczniej, żeby to było takie ciepło. Więc w tle łóżeczko, tutaj dziesiątka Lenki z urodzin, tutaj dwójka Antosi. Mieliśmy ostatnio właśnie taką łączoną imprezkę urodzinową. Usiadłam sobie na podłodze, mam chwilę wolnego czasu, więc słuchajcie, pomyślałam, że nagram dzisiaj taki filmik, pogadankę. Słuchajcie, a propos relacji międzyludzkich, relacji no niestety takich toksycznych. Przez ostatnich kilka tygodni dostałam sporo wiadomości, między innymi od dwóch takich dziewczyn, z którymi utrzymuję już jakiś czas kontakt właśnie na Instagramie, i między innymi jeszcze dodatkowo od kilku innych osób, a propos właśnie tego, że dziewczyny, to są dziewczyny, żyją po prostu w takich relacjach, gdzieś tam jedna jest w związku małżeńskim, inna jest w związku po prostu takim partnerskim. Żyją po prostu w takim związku, no powiedziałabym, i zresztą im sama to mówiłam, że jest to jak dla mnie relacja bardzo, bardzo toksyczna. Postanowiłam właśnie nagrać taki filmik z tego względu, aby tutaj uświadomić wielu kobietom, wielu dziewczynom, a także i chłopakom, jeżeli chłopacy, mężczyźni, faceci oglądną ten filmik, to też jest właśnie też dla nich film. Na wstępie też tak zacznę, że ja, jeżeli chodzi o związek partnerski, małżeński i tak dalej, u mnie nigdy w życiu nie spotkałam się z taką sytuacją, abym weszła w jakiś związek toksyczny. Na całe moje szczęście, ale no niestety już z drugiej strony, patrząc na relacje takie koleżeńskie, znajomości i tak dalej, no to niestety natknęłam się wielokrotnie na te takie troszeczkę, powiedzmy, toksyczne relacje, gdzie osoby, z którymi gdzieś tam miałam kontakt, okazywały się bardzo dwulicowe, bardzo takie, no toksyczne, po prostu gdzieś tam w pewien sposób mną manipulowały, próbowały mnie, wiecie, próbowały mnie nastawić źle na gdzieś tam inne osoby. I słuchajcie, chciałam dzisiaj poruszyć ten temat, i to też w dużej mierze, słuchajcie, wiąże się z tym, że wiąże się z samoakceptacją, akceptacją siebie i przede wszystkim z pokochaniem siebie. Nie chcę tutaj żadnych takich sytuacji przytaczać gdzieś z historii z życia wziętych albo z tego, co mi dziewczyny gdzieś tam opowiadają. Natomiast to jest totalnie tak anonimowo. Te osoby, z którymi o tych tematach rozmawiam, to po prostu, no wiedzą, co ja też o tym myślę. I po pierwsze chciałabym tu zaznaczyć taką rzecz. Dużym krokiem do sukcesu i do po prostu zmiany swojego życia i zmiany takich relacji toksycznych jest to, że wy sami, my sami przed sobą, patrząc w lustro bądź też sami do siebie, potrafimy po prostu przyznać się do tego, że to jest złe. To ta sytuacja, takie nastawienie i postępowanie kogoś w stosunku do mnie jest złe. Jeżeli my się do tego potrafimy przyznać i faktycznie zauważamy, że coś jest nie halo, no to już jesteśmy naprawdę, tak śmiem twierdzić, że zrobiliśmy taki krok milowy w kierunku tego, żeby zmienić te relacje, żeby odciąć się od tych ludzi. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę i wiem, że często, gęsto, jak mamy gdzieś tam w swoim życiu jakieś takie relacje toksyczne, chore, no bądźmy szczerzy, to czasem jest też tak, że bardzo ciężko jest te relacje zerwać. Myślę, że tutaj takim największym wyzwaniem, największym krokiem do tego, żeby zmienić swoje życie, jest to, jeżeli macie partnera, męża, narzeczonego, narzeczoną,
i tak dalej. Jeżeli chcecie coś zmienić w swoim życiu i odciąć się gdzieś od takiej osoby, to przede wszystkim musicie szukać pomocy. Nie możecie zostać sami z tym, z tą relacją. Bardzo dużo pomaga rozmowa, bardzo dużo pomaga kontakt z drugim człowiekiem. Totalnie też zawsze mówię, jak wchodzę gdzieś na jakieś takie prywatne tematy, rozmowy ze znajomymi, gdzieś tam z osobami, które gdzieś tam do mnie piszą albo próbują się czegoś doradzić i tak dalej, zawsze mówię, żeby nie bać się i nie wstydzić się prosić o pomoc. Tu już też, jeżeli czujecie potrzebę po prostu gdzieś się tam wygadania do kogoś, a na przykład macie opór, żeby wygadać się w jakimś tam temacie osobie bliskiej albo bądź też komuś z rodziny, jest naprawdę bardzo dużo specjalistów, psychoterapeuci, terapeuci, psychiatrzy, psychologowie. Naprawdę myślę, że jest dużo, dużo bardzo dobrych specjalistów. Ja sama kiedyś, lata, lata temu korzystałam z takiej pomocy i z perspektywy czasu wiem, że taka pomoc jest naprawdę bardzo dużym krokiem do tego, aby właśnie zmienić swoje życie. Kiedyś też nagrywałam taki filmik właśnie o tej depresji, którą miałam chyba z 12 lat temu. Wtedy też właśnie chodziłam do psychologa, do psychiatry, szukałam gdzieś tam pomocy. Także pamiętajcie, dziewczyny i chłopaki, jeżeli żyjecie w jakimś związku toksycznym, w relacji takiej, gdzie jesteście poniżani, gdzie jesteście po prostu mieszani z błotem, absolutnie nie możecie sobie na to pozwolić. A już broń Boże, jeżeli jesteś mamą, tatą, masz dziecko i twój partner, partnerka tak cię traktuje na oczach dziecka, to już w ogóle no, to jest zło straszne. Bo dziecko, widząc takie traktowanie mamy, taty przez tego partnera, partnerkę, z biegiem czasu, z biegiem lat może się nawabić naprawdę porządnej traumy i koniec końców może wyrosnąć na kogoś takiego, który będzie, to dziecko będzie myślało, że to jest normalne, że takie rzeczy to jest coś normalnego, naturalnego w rodzinie, a tak nie jest niestety. Pamiętajcie, że przede wszystkim najważniejsze jest to, abyście pokochały siebie, zaakceptowały siebie i nigdy nikomu nie dajcie wmówić sobie, że jesteście nikim, że jesteście głupkami, nieukami, tumanami i jeszcze gorszymi epitetami obrażani, bo jeżeli na takie coś sobie pozwalamy w przeciągu miesiąca, dwóch, trzech lat, to im dłużej w takich związkach i w takich relacjach będziecie żyli, to po prostu będzie na Was się to odbijało coraz poważniej. Przede wszystkim stracicie zdrowie psychiczne, to stracicie totalną jakąś taką akceptację siebie. Będziecie uważali, że jesteście nikim, że do niczego się nie nadajecie, nie zasługujecie na nic innego. Będziecie siebie obwiniać przez to, że ten ktoś Was tak traktuje. A to nie jest tak. To nie jest tak. I rozmawiam naprawdę z wieloma osobami o różnych relacjach damsko-męskich, właśnie partnerskich, przyjacielskich i tak dalej. I ja wiem, że wyjść z jakichś pewnych relacji jest bardzo ciężko, dlatego nigdy nie możecie zostać sami. Jeżeli macie jakąś koleżankę, kolegę, przy której czujecie się na tyle pewnie, żeby móc o czymś takim powiedzieć, to jak najbardziej to zróbcie. Jeżeli, tak jak mówiłam, nie chcecie wygadać się komuś znajomemu, napiszcie na jakie. Są różne fora dla takich osób. Są te takie telefony pomocy, przemocy, gdzie tu nawet nie chodzi o to, jeżeli jesteś, czy ktoś Was bije, czy nie bije, ale na taki telefon możecie zawsze zadzwonić do takiej osoby, która po drugiej stronie spojrzy na to, na pewne rzeczy po prostu jakimś takim bardziej trzeźwym okiem, tym bardziej, że nie znacie takiej osoby, nie? I przez telefon zawsze jest to, jak nie widzimy tej drugiej osoby, zawsze jest łatwiej po prostu porozmawiać. Gdzieś tam się wyżalić i wygadać. Ja jak rozmawiam na takie tematy z ludźmi, którzy gdzieś tam jakiś temat taki mi poruszają, albo kobieta została zostawiona przez faceta i czuje się ona z tym źle i ty się czujesz z tym źle, że ktoś, facet cię zostawił i szukasz gdzieś tam w sobie powodu i tak dalej. Owszem, może też tak być.
tutaj nie chcę, tak wiecie, rozpływać się na jakieś różne tory, różne historie i przypadki, ale nigdy nie możecie myśleć tak, że a on mnie zostawił, albo jestem taka śmaka czy owaka, czy ona mnie zostawiła, bo jestem śmaka taka i owaka. Owszem, może być to jakiś tam powód, gdzieś mogło się coś stać, co na przykład partnerowi, partnerce się w tobie nie podoba i ta osoba cię po prostu zostawiła, ale uważam, że najważniejsza jest rozmowa. Jeżeli podczas tej jednej, drugiej, trzeciej rozmowy twój partner, partnerka, ta osoba, z którą tkwisz właśnie w tej takiej relacji toksycznej, chorej poniekąd, nie widzi totalnie problemu, uważa, że to jest całkiem normalne, no to słuchaj, halo, coś jest z tą osobą nie tak. Jeżeli ty widzisz, że coś jest nie tak, że pewne rzeczy ci się nie podobają, mówisz to tej drugiej osobie, że słuchaj, nie podoba mi się to, jak mnie traktujesz, nie podoba mi się to czy tamto, a ta osoba po prostu ma na to wyrąbane, za przeproszeniem, no to uważam, że takie relacje warto i trzeba zakończyć. Ja sama tak jeszcze parę lat temu miałam kilka takich troszeczkę toksycznych, chorych znajomości. Tak jak mówię, były w moim otoczeniu gdzieś tam takie osoby, które próbowały mnie po prostu skłócić z kimś, jedną, drugą czy trzecią osobą, bądź też wykorzystywały mnie na przykład, albo czuły potrzebę napisania, wygadania się po coś, bo miały w tym interes. Od takich osób też się odcinam i też nie chcę mieć nic z takimi osobami do czynienia. Myślę, że ten filmik na pewno będzie troszeczkę chaotyczny i tak dalej, bo co jakiś czas chciałabym na przykład robić takie pogadanki, takie i tak dalej, wiecie, taki monolog, ale chciałabym po prostu tutaj tym filmikiem tak zaapelować do osób, które żyją w takich troszeczkę chorych relacjach, przede wszystkim tym, aby, słuchajcie, nie bały się prosić o pomoc i nie bały się rozmawiać. Bo ja uważam, że to jest taki naprawdę pierwszy krok do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu. I to jest to, co powtórzyłam, to co mówiłam na samym początku. Jeżeli ty widzisz, że coś jest nie halo, coś jest nie tak i coś ci się nie podoba w tej relacji twojej, no to to już jest sukces. To tutaj trzeba porozmawiać z tą osobą, powiedzieć, co się nie podoba. Jeżeli pewne rzeczy, które tobie się nie podobają, się nie zmieniły i w dalszym ciągu będą tak wyglądały, a nie inaczej, no to uważam, że to powinien być koniec twojej znajomości czy tam relacji z tą osobą. Dlatego, że po prostu jeżeli ty jesteś traktowany, traktowana jak takie, wiecie, popychadło, brzydko mówiąc, ktoś, kto nie ma, do której, jeżeli do ciebie nie ma tamta osoba, dana osoba gdzieś tam szacunku, no to nie jest totalnie godna twojego czasu, twojego zdrowia i uwagi. Ja tak uważam. Myślę, że to też jest tak, że z biegiem lat, z wiekiem dojrzewania, im starszy i dojrzalszy jest człowiek, to pewne rzeczy sobie uświadamia, że faktycznie jest coś nie tak. Ale też pisze do mnie i pisały, i w dalszym ciągu gdzieś tam co jakiś czas pisze do mnie na przykład koleżanka, dziewczyna, która wyszła z takiej poniekąd relacji, która zrobiła coś dla siebie, która osoba, która faktycznie gdzieś tam po moich rozmowach, po moim postawieniu gdzieś tam opinii, wyrażeniu swojego zdania, wyraziłam tej osobie swoje zdanie, jak według mnie to wygląda i jak powinno wyglądać, no to dostaję, no muszę Wam powiedzieć, że sporo takiej później wiadomości, że dziękuję Ci Kasiu, faktycznie miałaś rację, to, zostawiłam tego czy tamtego, wyprowadziłam się stąd czy stamtąd i jestem naprawdę szczęśliwsza, czuję, że żyję, czuję się piękna i kobieca i w ogóle. Także jeżeli ja takie wiadomości później dostaję od Was gdzieś tam anonimowo, czy poniekąd nawet nie anonimowo, no to ja po prostu czuję, że pomogłam gdzieś tam tobie, pomogłam jakieś tam gdzieś osobie i to jest dla mnie naprawdę bardzo duży sukces. Ja uważam to za swój sukces, no i oczywiście też za twój, dlatego że uważam i ja zawsze jestem tego zdania, że każdy zasługuje na to, żeby być szczęśliwy. Nie bądźmy w relacjach jakichś takich chorych, toksycznych albo nawet nieodpowiednich, w których się nie czujemy dobrze, a jesteśmy w tej relacji, nie wiem, choćby ze względu albo na dzieci, albo na wspólnego znajomego i tak dalej, albo ten mi coś tam dał, no to ja muszę dalej w tym tkwić. Nie.
bo takie relacje nie mają perspektywy czasu, jeżeli perspektywy bycia razem ze sobą do końca i żebyś ty była szczęśliwa, szczęśliwy i spokojny. Małymi okruszkami, małymi kawałeczkami będziecie to wyniszczać od środka i takie relacje często, gęsto po prostu kończą się tragicznie. Także pamiętajcie wszyscy, dziewczyny i chłopaki, jeżeli jesteście w takiej chorej gdzieś, w toksycznej relacji, przede wszystkim pierwsze, co musicie zrobić, to jeżeli już zrobiłyście ten pierwszy krok, zrobiliście ten pierwszy krok, że sami przed sobą stwierdziliście, że coś jest nie tak, to drugim takim kolejnym krokiem będzie poszukanie gdzieś tam pomocy. Koleżanki, kolegi, przyjaciela, kogoś z rodziny, mamy, taty, siostry, brata, bądź też właśnie psychoterapeuty, terapeuty, psychologa, porozmawiać z kimś. To jest wszystko w głowie, to jest wszystko psychika. Słuchajcie, psychika potrafi człowieka wyniszczyć na maksa. Z psychiką po prostu no nie ma mocnych. Możesz być kobietą, facetem silnym, dzielnym, odważnym, po prostu, wiecie, pełnym życia i pełnym pozytywnego nastawienia, ale kiedy przyjdzie taki moment, że coś wam tu się stanie, coś wam gdzieś będzie tliło się w głowie, że coś jest nie tak, jestem nieszczęśliwy, nie pasi mi to czy tamto, to będzie się nawarstwiać przez dobrych kilka miesięcy, lat, będzie się nawarstwiać i koniec końców naprawdę może mieć często, gęsto jakieś naprawdę tragiczne skutki, więc mój taki apel tu do wszystkich tutaj jest taki, żeby przede wszystkim żyć w zgodzie ze sobą i być szczęśliwym samym ze sobą. Nie robić nic przeciwko sobie, bo jeżeli ktokolwiek gdzieś tam, kiedykolwiek zrobi coś przeciwko sobie, no to się nigdy dobrze nie kończy. Wiem to z własnego doświadczenia. Jeżeli coś zrobię wbrew sobie, to później jestem taka, wiecie, jak flaki w oleju, po prostu taka rozmemłana, nic mi się nie chce, psycha siada wtedy od razu. Więc ja uważam, że przede wszystkim nie można sobie pozwolić, zresztą żaden człowiek nie może sobie pozwolić na to, aby był traktowany przez drugiego człowieka jak śmieć, jak popychadło. I to jeszcze nie daj Boże, tak jak mówię, w otoczeniu bliskich, rodziny. Kiedy wiecie, gdzieś tam jedziecie gdzieś tam do znajomych i tak dalej, i ta osoba będzie was po prostu traktować jak śmiecia. Jeżeli ty się temu nie przeciwstawisz, to wtedy to wygląda tak, jakbyś to na to sobie pozwalała. Także mam nadzieję, że ten filmik gdzieś tam poniekąd, chociaż troszkę pokazał wam, jak działać, jak żyć w takich relacjach, co przede wszystkim trzeba zrobić. Ja tu, broń Boże, nie jestem żadnym ekspertem, więc też tutaj nie chciałam się wywodzić nad jakimiś, wiecie, tezami uczonymi, albo, nie wiem, wykłady poparte, teorie poparte jakimiś badaniami psychologicznymi, psychiatrycznymi i tak dalej. Nie. Ja to po prostu jako dobry człowiek chcę wam przekazać. Jeżeli Wy będziecie sami żyć w zgodzie ze sobą i nie robić nic wbrew sobie, to naprawdę jest po prostu gdzieś tam w pewnym momencie waszego życia takie miejsce, gdzie będziecie szczęśliwi, doceniani, kochani. Jak najdalej od toksycznych, chorych relacji. Owszem, mogą zaokazywać się jakieś relacje takie, wiecie, gdzie koniec końców nie będziecie wiedzieli, czy faktycznie ta osoba gdzieś tam wam dupę obrabia, czy coś takiego, ale myślę, że też warto słuchać innych ludzi, to przede wszystkim, bo często gęsto wam może się wydawać, że tak naprawdę nic się nie dzieje, a ktoś z boku może widzieć to i uważać, że jest zupełnie inaczej. Także kończąc, mówię tutaj, że przede wszystkim nie bójcie się prosić o pomoc. Miejcie tą odwagę prosić się o pomoc. Słuchajcie też innych. Faktycznie, czasem ktoś tam, mama, ciocia, babcia, siostra, brat, może wam powiedzieć: słuchaj, tutaj jest coś nie tak, wypadałoby się nad tym zastanowić. Często bywa tak, że nie chcecie słuchać w ogóle takich rad, ale może faktycznie czasami warto się zastanowić i posłuchać drugiej osoby, żeby być
żeby być gdzieś po prostu później tam w swoim życiu szczęśliwym. Ja dziękuję wszystkim osobom, które do mnie piszą w jakichś tam prywatnych sprawach. Dziękuję za zaufanie, którym gdzieś tam mnie obdarzacie i chcecie się podzielić gdzieś tam swoją historią. Mam kontakt z wieloma dziewczynami, które gdzieś tam poznałam właśnie przez internet i które piszą do mnie naprawdę dosyć prywatne rzeczy. I dziękuję za zaufanie tym dziewczynom. Życzę Wam wszystkim dużo miłości, dużo szczęścia. Abyście byli po prostu szczęśliwi. Najzwyczajniej w świecie bądźcie szczęśliwi, kochajcie się i cóż mogę Wam życzyć? Pięknego tygodnia. Buziaczki. No i zobaczymy, jak ten filmik wyjdzie. Myślę, że będzie troszeczkę chaotyczny, ale nagrywam go totalnie na spontanie. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!